Cześć kochani, witam was w dzisiejszym weekly vlogu. Dzisiaj będzie vlog specjalny, więc łapcie kawkę i oglądajcie z zapartym tchem, dlatego że Kuczyńska idzie po prawie że roku do fryzjera. Ja ogólnie robię sobie włosy taką metodą, że od góry zawsze mam swój odrost, natomiast teraz już ten odrost jest naprawdę solidny. Już naprawdę przegięłam, ale jest 2020, rządzi się swoimi prawami, tu się może zdarzyć wszystko. Wszystkie dziewczyny byłyśmy bez fryzjera. Jak zwykle, jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, za oknem akurat jest remont, więc standardowo jak ja odpalam kamerę, to wszyscy zaczynają wiercić dziury, więc z góry przepraszam za te hałasy. Więc w dzisiejszym vlogu, słuchajcie, zrobię się na waszych oczach na bóstwo, idę do mojej Kasi zrobić włosy, na pewno podciągniemy ten odrost trochę bardziej do góry, więc zmiana będzie ogromna, bo teraz mam przy twarzy same ciemne włosy, one będą trochę bardziej jaśniejsze. Śmieszna akcja jest taka, że dużo dziewczyn pyta mnie, gdzie chodzę do fryzjera, widząc właśnie mój odrost na obecnych vlogach, bo mówią, że jeżeli Kasia robi włosy tak, że można przez tyle czasu tak naprawdę nie pójść na wizytę i wyglądać wciąż dobrze w swoich włosach, to jest to dobrze zrobiona robota i powiem wam, że to jest prawda. Bo jak ja mam włosy zrobione świeżo po wizycie u Kasi, no to wiadomo, to jest rewelacja. Ale tyle miesięcy bez Kasi i włosy wciąż wyglądają, powiedzmy właśnie, no dobrze, wiadomo, odrost jest duży, ale i tak nie wygląda to tak, wiecie, rażąco. No to jest po prostu dobrze wykonana robota, dobrze wykonana metoda. Ja wam się nie wypowiadam, nie będę używała żadnych terminów, bo zaraz mnie zaczniecie poprawiać, ja sama się na tym nie znam, więc oddaję się po prostu w ręce Kasi. Prawda jest taka, że ja idę do Kasi dopiero jutro. Dzisiaj mam jeszcze taki dzień trochę latania po mieście, idę odebrać swój dowód, bo mój dowód stracił ważność, więc co nagram dzisiaj, to nagram, zobaczymy, ale główny gwóźdź programu jest jutro, jak po prostu zmienię się na waszych oczach ponownie, więc mam nadzieję, że wszyscy się nie możecie tego doczekać, ja sama się nie mogę tego doczekać. Więc ja mam taki nieciekawy dzisiaj poranek, że muszę latać po urzędach, więc tak naprawdę to już powinnam wychodzić, więc może dziewczyny skończmy te pokaduchy, bo jak my się rozgadamy, my się rozgadamy, to też, żeby nie było, że gadam do siebie, to jest koniec świata, więc zbieram się, bo możemy tak gadać w nieskończoność. Kochani, zgodnie z zapowiedzią jestem już na miejscu, więc zobaczycie za chwilę wielką przemianę. Pokażę wam zaraz, jak wygląda mój odrost dookoła, bo nie widzieliście tego. Ja do tej pory staram się to jakoś ukrywać w moich fryzurach, czy jakoś w kadrze, ale zaraz zobaczycie, jak to tak naprawdę w tym momencie wygląda i jaką przejdę przemianę. Tutaj za mną jest, słuchajcie, właśnie moja sprawczyni tego, co mam zawsze na głowie, bo zawsze pytacie, to jest właśnie moja czarodziejka i to, jak zawsze pytacie, gdzie robię włosy, to jest właśnie tutaj, podam wam adres dokładny, żebyście mogli trafić w Gdańsku w opisie pod filmikiem i tak naprawdę wszystko, co robię z włosami, robię tutaj, dlatego że wiecie, jak to jest. Trzeba mieć zaufaną osobę, bo z włosami może wyjść różnie, jak się pójdzie w niesprawdzone miejsca, więc ja mam sprawdzone. Na moim przykładzie możecie już mieć też sprawdzoną osobę, więc podaję wam wszystkie info w opisie. Słuchajcie, więc tak wygląda obecny stan moich włosów. Zobaczcie, no bez względu na to, ile minęło czasu, tak naprawdę one wciąż są w dobrym stanie. Zobaczcie, jakie mam przejścia, natomiast odrost jest solidny. Oczywiście 2020 rządzi się swoimi prawami, więc teraz działamy. Tutaj macie efekt przed i zobaczycie całą transformację. Ale tak to właśnie wygląda z innych kadrów, gdzie mnie nie widzieliście na vlogach. Finding love, standing right where we are, darling. Hold me in the morning, and I can roll me. Oh, maybe watching, I don't mind. Zobaczcie, fryzura moja już jest gotowa, to jest fryzura 2020 roku, najmodniejsza. A tak serio, to teraz muszę tak troszeczkę posiedzieć,
więc działamy cały czas na włosy. No ten odrost był naprawdę faktycznie spory, ale już po samym odroście mogliście zobaczyć, że po prostu włosy są dobrze zrobione i nawet jak nagrywałyśmy dla Was filmiki przed, żeby pokazać Wam efekt przed i pod, tak sobie mówiliśmy, kurczę, to w ogóle nie wygląda tak źle, więc dobry salon fryzjerski, rozpoznacie też po tym, nie tylko jak macie włosy zrobione zaraz po wyjściu od fryzjera, ale też jak to wygląda po jakimś czasie, bo umówmy się, że jednak jak idziemy na wizytę, to nie po to, żeby za chwileczkę znowu wrócić, tylko żeby to troszeczkę ten efekt nam podtrzymał, prawda? Więc teraz działamy, zawsze jak tutaj przychodzę do Kasi, to poświęcamy na to czas, ona ma bardzo dobre produkty, działamy na włosach. Nie pytajcie mnie o metody, nie pytajcie mnie o farbę, bo to nie jest jedna farba. Uwierzcie mi, że tutaj są naprawdę różne mieszanki i Kasia ma też różne metody, ona mi o nich opowiada, ale ja się totalnie o tym, na tym nie znam, więc Wam nie powiem. Natomiast mam różne metody i dzisiaj na przykład zrobimy też taką metodą, która ma również za zadanie, wyobraźcie sobie, trochę konturować twarz, więc generalnie Kasia ma ogromną wiedzę, ciągle jeździ na jakieś szkolenia i ma naprawdę dużo o tym wie, natomiast ja Wam tego wszystkiego nie powtórzę, bo ja się na tym nie znam, natomiast prawda jest taka, że włosy to jest część naszej twarzy, jak włosy i kolor włosów współgra z naszą cerą, to to wszystko zupełnie inaczej wygląda. Możemy mieć bardziej promienną cerę, możemy mieć bardziej szarą cerę i to jest tylko już w rękach fryzjera, żeby dobrze dobrać ten kolor i dobrze dobrać technikę, którą są robione włosy. O kochani, coraz lepsze te fryzury tu wychodzą. Ja, Kasia, ja nie wiem. Ja nie wiem. Blask i nie są w ogóle takie matowe, jak to zwykle rozjaśniane włosy. To jest oczywiście kwestia tych wszystkich sztuczek magicznych, które Kasia robi, ale nie, spójrzcie, ja nie mogę Wam przestać ich, słuchajcie, pokazywać, przez to, że jestem tak zadowolona. I tak się właśnie prezentuje efekt końcowy. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Ja jestem nieziemsko zadowolona. Anything go whatever the mood we're in. All I know is getting lost in the night under the stars. Finding love standing right where we are. Your lips hold me in the morning. Pretend I can roll me. Oh, maybe watching. I don't mind. Już w domu, musiałam się przebrać od razu, dlatego że miałam, słuchajcie, genialny pomysł, ponieważ salon Kasi w ogóle nazywa się Aleja 45, zawsze mówię salon Kasi, bo Kasia jest dla mnie gwiazdą tego salonu, no i zresztą właścicielką, ale ten salon mieści się, słuchajcie, 10 minut piechotką od dworca centralnego, czyli właściwie od centrum Gdańska. Stwierdziłam, mam nowe włosy, czuję się świetnie, jest piękna pogoda, przejdę się. Okazało się, że słuchajcie, zbiera się na deszcz, było tak duszno, że topiłam się dosłownie idąc, więc wpadłam do domu, od razu się przebrałam i zabieram się teraz, słuchajcie, za zrobienie czegoś przepysznego i na maksa fit, więc pokażę Wam przepis. Fajna rzecz na obiad, kolację, więc ja się zaraz za to zabieram. Dajcie znać, jak Wam się w ogóle podoba efekt na włosach, ja jestem strasznie zadowolona. Ja generalnie czuję się dużo lepiej w jasnych włosach. Uważam, że każdy ma jakiś taki kolor przypisany do swojej cery. I jakkolwiek na pewno pasuje mi też mój naturalny kolor, to jednak jest coś w tym, że jak zmyję na przykład makijaż, to moje naturalne włosy sprawiają, że moja cera jest szara i bez takiego blasku. Natomiast blond od razu rozświetla mi twarz i ja też w blondzie czuję się jak ryba w wodzie, czuję się 100 razy lepiej, więc fajne jest to, że Kasia dobiera w ogóle kolor włosów do naszej karnacji i do naszej tęczówki, żeby podbić kolor tęczówki, więc jak czasami widzicie, że moje oczy
są takie mega wyraziste, to właśnie za sprawą koloru, który otacza moją twarz, bo jakby nie było, to włosy jednak, słuchajcie, otaczają naszą twarz i to one sprawiają, zobaczcie, jak ta twarz wygląda, czy ona jest rozświetlona, czy nie. Wyobraźcie sobie na przykład teraz czarne włosy wokół mojej twarzy. Odebrałoby mi to zupełnie blask. Niestety tak jest, niektórym włosy czarne pasują w 100% i blond totalnie im nie pasuje. Mi ciemne kolory zabierają niestety taki blask z twarzy i czuję się taka, no, przytłamszona tym kolorem. Natomiast ten blondzik jest po prostu rewelacja, czuję się w nim, słuchajcie, fantastycznie. Zaraz widzę się też z moją mamą, więc to na pewno będzie spore zaskoczenie dla niej, dlatego że przyzwyczaiłyśmy się do takiego odrostu na pół głowy, natomiast teraz wszystko jest załatwione. Jak zwykle mam zrobione włosy metodą, gdzie nie będę musiała co chwilę przychodzić na wizytę, tylko ten odrost będzie rósł sobie ładnie, naturalnie i nawet jak już będzie większy, to i tak będzie on w miarę naturalnie wyglądał. No oczywiście ten mój ostatni odrost przetrzymałam już sporo, natomiast normalnie poszłabym troszkę szybciej i podniosła trochę odrost. Dobra kochani, koniec już o moich włosach, idźmy teraz razem coś ugotować, bo mam dla Was naprawdę fajny przepis i chcę się z Wami nim podzielić. Kochani, pokażę Wam szybki, fajny przepis na takie tacosy pyszne. Zobaczcie, one tutaj tak będą wyglądały mniej więcej. Ja je zamówiłam ze sklepu Kokos internetowego i tutaj są te gotowe muszle, które pójdą do piekarnika na 10-15 minut. Będzie w nich sałata, będzie świeża cebulka i cebulka smażona, będzie awokado, będą pomidory i mięso, które też zaraz Wam pokażę, jak zrobić. I do tacosów na pewno podsmażamy mięsko z przyprawami. Ja dodałam tutaj różną mieszankę przypraw, tak naprawdę co lubicie, to nie ma jakiegoś konkretu. I można podsmażyć je z cebulką, ale ja też dodam część świeżej cebulki do środka, takiej nieusmażonej, więc część cebulki idzie do mięska, a druga część będzie taka chrupiąca w tacosach. Słuchajcie, proszę bardzo, pomysł na mega szybki lunch już jest tak naprawdę gotowy. Wsypujecie tylko do środka co tylko chcecie, możecie zrobić sobie dowolne sosy, możecie zmiksować mango z jakimiś przyprawami lub samo mango z chili albo zupełnie samo mango i też polać je, na pewno byłoby pyszne. Zabieram się, słuchajcie, już za jedzenie, bo jestem mega głodna po tej wizycie. U Kasi trochę nam zajęło zrobienie tych pięknych włosków, więc teraz czas się pożywić czymś zdrowym. Nie zmyli, że jestem w piżamie. Wstałam już jakiś czas temu, ogarnęłam się, mam nadzieję, jak widać. Ale słuchajcie, kurier przyniósł mi piżamę. Więc nie wiem, czy to jakiś znak. Mam nadzieję, że tak, że to znak, że mam po prostu wrócić i zostać cały dzień w łóżku. Zwłaszcza, że pogoda jest taka marna na dworzu. Zamówiłam sobie piżamkę, bo wyjeżdżam też na domek do lasu w niedzielę, więc z tego też wyjazdu nagram Wam osobnego vloga, natomiast od razu w nią wskoczyłam, bo jest, słuchajcie, niezwykle wygodna, nigdzie tutaj nie obciska, jest prześliczna, urocza. Ja mam ten top włożony w spodenki akurat, natomiast możecie go też wyjąć i luźno sobie puścić. Oznaczę Wam sklep w opisie pod tym filmikiem, żebyście mogli sobie zajrzeć, gdzie taką piżamkę nabyć, natomiast jest też w takim kolorze właśnie pastelowy fiolet i w kolorze miętowym, natomiast ten pastelowy fiolet uważam, że też podkreśla fajnie ten blond, chociaż wydaje mi się, że ciemne włosy, taki brązik lub czarne też fajnie z fioletem grają, więc jest to ogólnie mega twarzowy kolor i jest niesamowicie wygodna, więc cieszę się, że przyszła akurat teraz w piątek przed weekendem, przed moim wyjazdem, więc zabieram ją ze sobą. Słuchajcie, ogarnęłam się do wyjścia, bo idę się zobaczyć z moją koleżanką z Instagrama, którą kiedyś poznałam w Warszawie właśnie dzięki temu, co robię ja, co robi ona, bo ciężko jest poznać kogoś tak przypadkowo, kto akurat też działa w internecie tak jak ja, więc my się z dziewczynami często poznajemy przez internet, no i albo się polubimy, albo nie. My się z Magdą polubiłyśmy, więc idę teraz się z nią spotkać, bo przyjechała do Gdańska, może zrobimy właśnie jakieś zdjęcia na Instagram, więc będziemy ogólnie łazić, coś zjemy, czegoś się napijemy. Wczoraj już się widziałyśmy, poszłyśmy do Sassy w Gdańsku i na ten piękny taras widokowy. Więc ja, słuchajcie, się zbieram. Pogoda nie jest najgorsza, więc mam nadzieję, że się jeszcze rozpogodzi.
Chyba właśnie Magda do mnie pisze, więc będę się już powoli zbierała, bo się zaraz rozgadam. Jestem w ogóle mega ciekawa, jak jest teraz w Gdańsku, dlatego że wiem, że jest jarmark w tym roku. Byłam pewna, że będzie odwołany. Nie jest, natomiast to, co zrobili, to chyba postawili po prostu mniej tych domków, tych but takich, gdzie tam sprzedają różne rzeczy. Nie wiem, jaki jest sens tego, dlatego że ilość but nie ma tutaj jakby do obecnej sytuacji na świecie żadnego porównania. To właściwie chodzi o ilość ludzi, a nie o ilość tych sklepów, więc nie wiem, jaki jest sens. Zobaczymy, będziemy starać się trzymać z daleka od tego obszaru właśnie, gdzie jest jarmark, gdzie jest dużo ludzi, no bo wiadomo, nikt z nas nie chce mieszać się z tłumem, nie wiadomo, skąd ci ludzie przyjeżdżają, jest masa turystów, więc wybierzemy raczej takie bezpieczne szlaki, ale oczywiście pokażę wam, jak to dzisiaj wszystko wygląda w Gdańsku. Kochani, jesteśmy w Gdańsku, jest sporo ludzi, są już wystawione stragany tam w tle, jak widzicie, przybliżę wam troszeczkę. Pogodę mamy fajną, więc chodzimy, robimy foty i fajnie spędzamy czas. Zaraz pójdziemy do nowego miejsca w forum, nazywa się Dżungla i tam się czegoś napijemy, też zrobimy zdjęcia i tak nam mija dzień. Zobaczcie, na długiej, żeby przejść długą, trzeba iść w takim tłoku. Masakra. Słuchajcie, jesteśmy na dachu forum. Jak widzicie, tutaj jest taka miejscówa, która nazywa się Dżungla. Ona w nocy podobno jest mega pełna, ale my się wybijamy, jak tu nie ma prawie nikogo. Mam nadzieję, że są kelnerzy, chociaż jest otwarte. A jest otwarte, dobra. Więc jakbyście chcieli fajne miejsce w Gdańsku, to tu wygląda naprawdę sztos. Kochani, jesteśmy już w dżungli w Gdańsku. Jak widzicie, za mną jest Gdańsk Główny. W ogóle jest śmieszne to, że osoby mieszkające w Gdańsku mówią: jadę do Gdańska, mając na myśli, jadę do centrum. I mi to dopiero uświadomiła jedna z moich koleżanek, które nie są z Gdańska. Mówią: przecież ty jesteś w Gdańsku. A my tak mówimy jako mieszkańcy Gdańska, że jedziemy do Gdańska, czyli do centrum. Taka ciekawostka. Więc pokażę wam teraz, jak wygląda tutaj w środku, w tej dżungli. To jest naprawdę super klimat, naprawdę bardzo fajne miejsce na mapie Gdańska. Zobaczcie, macie tutaj takie siedzonka i jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie i właśnie w takich godzinach nie ma ludzi, więc można sobie posiedzieć tak jak my na kawce albo na czymś innym i siedzicie z widokiem na Gdańsk. No dobrze, kochani, ja się z wami żegnam, dlatego że wychodzę teraz na miasto dosłownie na jednego drinka, ale już dalej nie będę nagrywała z tego tygodnia, dlatego że zaczynamy nowy tydzień. Ja wyjeżdżam nad jezioro, na domki, więc tam już będę wam nagrywała vloga z wyjazdu, więc kolejny vlog będzie prawdopodobnie vlogiem wyjazdowym. Mam też dla was jeden filmik, niespodziankę, o który bardzo, bardzo wiele z was mnie prosiło, więc to też będę na pewno wstawiała w najbliższym czasie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, dajcie kciuki w górę, jeżeli podobał wam się filmik i widzimy się już za tydzień w kolejnym filmiku. Pa!